Opłaty za żłobki są teraz wysokie, czy mają być? Polityka prorodzinna jest tylko z nazwy. Miasto sięgnęło do naszych kieszeni, sięgnęło po 3,5 tysiąca złotych średnio. Od bublowatej uchwały po gigantyczne podwyżki, tak? Napisaliśmy wniosek do wojewody o uchylenie. Co do tej uchwały nikt nie chce się do niej przyznać. I będzie tak, że te pieniądze wpłyną na zwiększenie ilości. Podwyżki nie spowodują wzrostu ilości miejsc w żłobkach. Nie wiedzą, że we wrześniu przychodząc do żłobka, do przedszkola, przede wszystkim do przedszkola, bo tych jest najwięcej, będą mieli podwyżki. Tutaj odbierają nam nasze pieniądze. Będą musieli im spojrzeć w twarz i powiedzieć im: tobie i tobie odbieram 3,5 tysiąca złotych, no to myślę, że to trochę inaczej będzie wyglądać.